Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go ojciec mój. Ewangelia Jana 12:26. Służysz tylko, czy także idziesz za nim? W dzisiejszych czasach podejmuje się wiele działań w imieniu Pana Jezusa. A jednak ilu jest takich chrześcijan, którzy ponadto zapierają się siebie samych, biorą codziennie na siebie swój krzyż i żyją w usposobieniu Jezusa? Szukanie uznania w tym świecie oraz służba dla Pana nie pasują do siebie nawzajem. Słowa Pana Jezusa: nie możecie służyć Bogu i mamonie, wpisane w Mateusza 6, rozdział 24, werset, zachowują i dziś najwyższą aktualność. Pan Jezus, będąc na tej ziemi, doskonale utożsamiał się z interesami oraz wolą swojego Ojca. Tak bardzo konsekwentnie stawał zawsze po stronie i występował w obronie Jego interesów, że ci, którzy urągali Bogu, automatycznie także odrzucali Syna Bożego, o czym możemy przeczytać w Rzymian 15, rozdział 3, werset. Jeżeli dzisiaj ktoś publicznie staje po stronie odrzuconego Chrystusa, zrywa przyjaźń z tym światem oraz służy Panu Jezusowi, wtedy ma mocne zapewnienia Boże, że sam Ojciec uczci go. Podążanie za Panem Jezusem ma również coś wspólnego z naśladownictwem. Uczniowie Jezusa winni bowiem odzwierciedlać usposobienie swego Pana. Jak wyglądało to nastawienie serca u Niego? Nie dążył na przykład nigdy do tego, aby być publicznie i powszechnie znaną osobą. Zamiast tego, przebywając ze swoimi uczniami w górnej sali, z poruszającą pokorą umywał ich brudne stopy. Gdy był atakowany i niesprawiedliwie oskarżany, nie bronił się, lecz powierzał siebie temu, który sprawiedliwie sądzi. Ponadto okazywał zawsze stałą zależność i doskonałe zaufanie wiary w swoim życiu modlitewnym. Zapłatą za wierną służbę oraz podążanie za nim jest to, że taki sługa na wieczność już będzie wraz ze swoim Panem żyć w domu Ojca. Gdzie ja jestem? 1 Tesaloniczan 5:10, Jana 14:3. Jest to miejsce wiecznej radości, w którym Syn Boży już od zawsze przebywał i gdzie także teraz jest jako uwielbiony człowiek. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii Jana 17:24. Być u Niego i widzieć Go, oto co jest prawdziwą istotą nieba. Just one glimpse of Him in glory will the tolls on earth repay. Zaledwie jedno spojrzenie na Niego w chwale wynagrodzi całkowicie wszelkie ziemskie trudy. Jak bardzo czynisz interesy Boże Twoimi własnymi? Czy są takie sytuacje w Twoim życiu, w którym możesz coś, niecoś odczuwać z tego, co jest napisane w Rzymian 15:3 o Synu Bożym? Urągania urągających Tobie spadły na mnie. Uświadom sobie na nowo, że w służbie dla Pana Jezusa chodzi głównie o okazywanie usposobienia oraz nastawienia serca.